W wykładzie 81 powiedzieliśmy sobie, co to jest entropia i wspomnieliśmy, że oprócz podejścia makroskopowego mamy jeszcze podejście mikroskopowe do entropii i to jest podejście, które jest oparte na interpretacji statystycznej entropii. Otóż pokażemy sobie, że entropia jest miarą nieporządku i żeby to pokazać, rozważmy taką sytuację. Załóżmy, że mamy trzy cząstki, które są rozróżnialne i że mamy do podziału pewien zapas energii, który jest równy 3 razy energia i to w pewnych jednostkach umownych. Czyli mamy 3 porcje energii do podziału między 3 cząstki. I teraz pytanie, jak ta ilość energii rozłoży się między te cząstki? Na to pytanie sobie odpowiemy. Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, to wprowadzimy pewne pojęcia, które będą nam potrzebne do tej statystycznej interpretacji entropii. A więc powiemy sobie o makrostanie. Za makrostan będziemy uważać typ rozkładu energii. Za chwilę na przykładzie sobie wyjaśnimy, co rozumiemy pod tym pojęciem. Dalej rozróżnimy mikrostan, czyli jeden z możliwych rozkładów energii odpowiadający danemu makrostanowi. Na razie to są pojęcia, które niczego nam nie mówią, ale jak się skupimy na przykładzie, to zrozumiemy, o co chodzi. No i teraz pytanie jest następujące, które wiąże się właśnie z pojęciem entropii. Który makrostan będzie realizowany z największym prawdopodobieństwem? I nad tym się zastanowimy, bo okazuje się, że jest to makrostan, który posiada największą liczbę mikrostanów i jest to dominujący makrostan. A więc rozważmy ten przykład, o którym wspomniałam. Czyli mamy 3 cząstki, które możemy rozróżnić i mamy 3 porcje energii. I załóżmy sobie, że mamy taką sytuację, że te 3 porcje energii przyporządkujemy jakiejś cząstce. Na ile sposobów możemy to zrobić? No, oczywiście możemy to zrobić na 3 sposoby, ponieważ mamy 3 cząstki i może być tak, że całą energię, te 3 razy ta energia jednostkowa przypadnie w udziale cząstce numer 2, albo może cząstce numer 1, albo może cząstce numer 3. Taki układ, kiedy cała energia jest dla jednej cząstki, to będzie układ, któremu będzie odpowiadał jeden makrostan, natomiast każdy z tych stanów, w którym będziemy mieć energię przyporządkowaną cząstce 1 albo 2 albo 3, to będzie mikrostan, czyli temu makrostanowi odpowiadają 3 różne mikrostany. A więc mówimy, że ten makrostan może być zrealizowany na 3 różne sposoby. Dalej, jak może być inaczej? Ano może być inaczej w ten sposób, że jedna cząstka dostanie 2 porcje energii, druga cząstka 1 porcję energii i 3. cząstka nic nie dostanie. No i ile mamy takich różnych mikrostanów, które będą odpowiadały temu makrostanowi? No trochę więcej, bo proszę zobaczyć, może być tak, że 1. dostanie 2 porcje, 2. 1, a 3. nic. Teraz może się zmienić, także 1. dostanie 1, 2, 3. 3. nic. No i tak, jeśli mamy to samo zastosować do pozostałych cząstek, to widzimy, że takich różnych możliwości mamy więcej niż w poprzednim przypadku, bo aż 6. Czyli mamy tutaj 6 mikrostanów, które realizują makrostan polegający na tym, że jedna cząstka ma 2 porcje energii, 2. 1 porcję energii, a 3. nic. No i wreszcie możemy zrealizować taki makrostan, że każda cząstka dostanie tyle samo. No ale jeśli każda cząstka dostanie tyle samo, no to pomimo, że one są rozróżnialne, to nie ma żadnej różnicy, a więc to jest jedna możliwość. Czyli ten makrostan ma tylko jeden mikrostan. Można go zrealizować tylko w jeden sposób. Czyli podsumowując, jeśli popatrzymy sobie na to, czy zastanowimy się nad tym, który z tych makrostanów jest najbardziej prawdopodobny, to widzimy, że najbardziej jest prawdopodobny ten, który może być zrealizowany na 6 różnych sposobów. I teraz oczywiście to jest przykład, w którym ograniczyliśmy się tylko do 3 cząstek, do 3 porcji energii, ale takich przykładów może być dużo więcej. Jedna tylko rzecz jest warta podkreślenia, że stwierdziliśmy, że
dominującym będzie ten makrostan, który można zrealizować na największą liczbę sposobów, czyli ten, który ma najwięcej mikrostanów. Ale jest to jednocześnie stan, który jest najbardziej nieuporządkowany, ponieważ to jest taki stan, w którym każda cząsteczka ma pewien zasób energii, a nie jest to stan uporządkowany. Najbardziej uporządkowany to byłby stan, w którym każda cząsteczka ma taką samą ilość energii. A więc widzimy, że ten stan, który jest stanem najbardziej prawdopodobnym, jest również stanem, który jest najbardziej nieuporządkowanym stanem. Wprowadźmy pojęcie wagi statystycznej. To jest właśnie liczba mikrostanów, która odpowiada danemu makrostanowi. W naszym przypadku, który analizowaliśmy przed chwilą, to było 3, 6 lub 1. Ale jeśli właśnie mamy dużo cząstek, to możemy skorzystać z rachunku prawdopodobieństwa i policzyć taką wagę statystyczną. Ona wyraża się następującym wzorem. N silnia przez N0 silnia, N1 silnia, N2 silnia i tak dalej. Czyli ogólnie to jest N silnia przez iloczyn po I, N i silnia. Gdzie n to jest w ogóle liczba wszystkich cząstek w układzie, a ni to jest liczba cząstek o tej samej ilości energii w naszym przykładzie. Czyli jeśli wrócimy do naszego przykładu, to na przykład to wtedy, kiedy mamy sytuację taką, że jedna cząstka ma jedną porcję energii i dwie cząstki mają tą samą porcję energii, to wtedy mamy trzy możliwe sposoby. Jeżeli mamy tak, że każda ma inną porcję energii, to wtedy mamy oczywiście wagę statystyczną równą 6. No i wtedy, kiedy każda z nich ma taką samą porcję energii, to waga statystyczna jest równa 1. Czyli to jest wzór, który opisuje sytuację, kiedy mamy bardzo dużo cząstek. No my się posłużyliśmy takim przykładem tylko, prawda? Ale ten wzór na wagę statystyczną jest rzeczywiście dobrym wzorem. I teraz istnieje związek między wagą statystyczną oraz entropią, który został pokazany przez Boltzmana i ten związek nazywa się równaniem Boltzmana, który to, nawiasem mówiąc, jest wygrawerowany na jego nagrobku. Otóż entropia jest proporcjonalna do logarytmu z wagi statystycznej. Współczynnikiem proporcjonalności jest stała, która jest stałą Boltzmana, równa 1,38 razy 10 do minus 23 joule na Kelvin. I teraz właśnie, ponieważ dominujący makrostan to jest makrostan, który ma największą wagę statystyczną, no to ze względu na to, że entropia rośnie, to entropia, zgodnie z drugą zasadą termodynamiki, to entropia jest tym większa, im większa jest waga statystyczna. A więc stan, który jest stanem dominującym, dominujący makrostan, ma największą wagę statystyczną i tej wadze największej odpowiada duża entropia. A więc z drugiej strony powiedzieliśmy sobie, że mamy wtedy największe nieuporządkowanie. A więc jeżeli entropia wszechświata rośnie, to oznacza to, że wszechświat dąży do takiego stanu, w którym to nieuporządkowanie również rośnie. Czy to równanie jest prawdziwe? Otóż, żeby pokazać, że to jest dobre równanie, które opisuje entropię w ujęciu mikroskopowym, rozważmy izotermiczne rozprężanie gazu. A więc wyobraźmy sobie, że mamy pewne naczynie i w tym naczyniu znajduje się gaz. Objętość naczynia jest równa V1. I dalej wyobraźmy sobie, że przeprowadzamy proces izotermicznego rozprężania gazu do stanu takiego, w którym objętość rośnie dwa razy. Jeśli zastosujemy sobie wzór na entropię, który podał przed chwilą, pokazany przeze mnie wzór podany przez Boltzmana, to jeśli weźmiemy pod uwagę pojedynczą cząstkę, to jeśli ona przejdzie ze stanu, w którym objętość była V1, do stanu, w którym objętość wzrosła dwa razy, to waga statystyczna wzrośnie też dwa razy. I w związku z tym będziemy mogli napisać, że zmiana entropii będzie następująca. Czyli wyjściowa waga, załóżmy sobie, że jest równa omega, a zaś końcowa waga będzie dwa razy większa, bo miejsc, które może obsadzić cząstka przy zwiększonej objętości, dwukrotnie zwiększonej objętości, jest dwa razy taka sama jak wyjściowa waga. I w związku z tym zmiana entropii będzie, zgodnie z równaniem Boltzmana, równa k razy logarytm z 2 omega, odjąć k logarytm z omega. Przepraszam bardzo, tutaj ten kwadrat to miał być minus. Dalej,
W związku z tym, jeśli zastosujemy zwykłe równanie dotyczące logarytmów, no to logarytm z 2 omega minus logarytm z omega to jest logarytm z 2 omega przez omega. Omega się skróci i otrzymujemy zmianę entropii równą k razy logarytm z 2. Jeśli teraz weźmiemy pod uwagę dwie cząstki, to dla dwóch cząstek zmiana entropii będzie 2 razy więcej niż dla jednej cząstki. A jeśli będziemy mieć n cząstek, no to oczywiście dla n cząstek zmiana entropii będzie równa n razy tyle, co dla jednej cząstki, czyli nk razy logarytm z 2. Jeśli teraz weźmiemy pod uwagę izotermiczne rozprężenie gazu złożonego z n cząstek, ale nie z objętości V1 do 2V1, tylko z pewnej objętości V1 do V2, to dalej te równania będą takie same, tylko oczywiście omega 2 nie będzie równe 2 omega 1, tylko będzie równe pewnej wartości, będzie równe pewnej wadze omega 2. A więc zmiana entropii będzie równa stałej Boltzmana razy liczba cząstek logarytm ze stosunku wag statystycznych. No ponieważ te wagi są proporcjonalne do objętości, to możemy zastąpić je objętościami. A więc zmianę entropii dla procesu izotermicznego rozprężania gazu złożonego z n cząstek od objętości V1 do V2 możemy opisać za pomocą takiego równania. I zwróćmy uwagę, że to równanie zostało wyprowadzone korzystając z relacji, którą zapostulował Boltzmann. A teraz zróbmy to samo, ale korzystając z pierwszej zasady termodynamiki i korzystając z tego, że jeśli mamy proces izotermicznego rozprężania gazu, to dla gazu doskonałego zmiana energii wewnętrznej jest równa 0 i wówczas praca, jaką wykona gaz, będzie równa ciepłu dostarczonemu do układu. A więc praca, jaką wykonuje gaz podczas procesu izotermicznego rozprężania od objętości V1 do V2 w pewnej temperaturze T jest dana następującym wzorem. Ten wzór wyprowadziliśmy w wykładzie 77. Jeśli więc policzymy sobie teraz, korzystając właśnie z faktu, że dla procesu izotermicznego ta praca jest równa ciepłu, to będziemy mogli policzyć zmianę entropii, która jest równa delta Q przez T. Dla procesu odwracalnego, jakim jest izotermiczne rozprężanie gazu, to równanie jest prawdziwe i wtedy po prawej stronie będziemy mieć pracę podzieloną przez temperaturę, czyli nk logarytm z V2 do V1. No i teraz proszę zwrócić uwagę, że jest to dokładnie ten sam wzór, który przed chwilą wyprowadziliśmy korzystając z równania Boltzmana, a więc rzeczywiście wzór, który Boltzmann ma na nagrobku, jest wzorem dobrym na entropię. Jest to wzór, który definiuje entropię w podejściu takim statystycznym. A więc podsumujmy sobie, jaki jest sens fizyczny entropii. Entropia jest proporcjonalna do logarytmu z wagi statystycznej. Ta waga statystyczna jest tym większa, jest największa dla dominującego makrostanu. Jednocześnie jest to stan, w którym jest największe nieuporządkowanie. Ponieważ entropia rośnie, to entropia dąży do stanu o największym nieporządku. A to oznacza również, że ponieważ każdy układ dąży do układu równowagowego, że każdy układ równowagowy jest układem o największej entropii. Dziękuję bardzo za uwagę.